No dobrze. No co? Proszę Państwa, to obliczasz? Ja teraz dobyłem kalkulatora. Tak. Po to, żeby przeliczyć. 8 miesięcy to jest 8, no powiedzmy sobie, razy 30 dni, prawda? 8 to jest 240 dni. I w te 240 dni, uwaga, reprezentująca ludzi naprawdę zdeterminowanych, pani Justyna Kozłowska schudła 37 kg. 37 kg. A pomogła jej w tym pani Małgorzata Pawłowska, właścicielka studia Figura w Lubiczu Górnym. Dzień dobry. Proszę pani, to jeszcze zaraz, szybciutko licząc. 37 podzielić na 240, prawda, żeby wyszło, ile to dziennie razy było. 37 kg podzielić na 240. No i wychodzi nam, że tak 154 deko pani chudła dziennie. I to jest, powiem pani, naprawdę niezły wyczyn, 37 kg przez 8 miesięcy. Bardzo panią podziwiamy, bardzo pani gratulujemy. Czy pani jest zdrowa i w formie? Tak, jak najbardziej. To chętnie porozmawiamy o tym, jak pani to zrobiła. Pani Justyno, jak patrzy pani na to zdjęcie po lewej, na siebie, no to co się pani przypomina? No ten najgorszy, niedobry okres, kiedy naprawdę to już był taki moment, kiedy nie mogłam na siebie patrzeć. Gdy widzę to zdjęcie, w sumie czuję taki trochę wstyd, smutek, że tak wyglądałam. Ale te kilogramy nie były bez powodu, które pani przybyły, tak. Bo to były po ciąży, prawda? Tak, po ciąży. W okresie ciąży praktycznie przez cały ten okres przytyłam ponad 30 kilo, tak? 33. I po porodzie nie spadło trochę? Tak, właśnie przez okres 8 miesięcy po porodzie ta waga stała w miejscu, praktycznie się zatrzymała, a potem nawet już szła w zupełnie złym kierunku. Czyli nawet do góry przybierało, szła. Tak. Mm-hmm. No i co? I po prostu nie mogła pani patrzeć w lustro? Tak. Kto namówił, kto spowodował, że wybrała się pani do studia Figura? Myślę, że tak jak większość ludzi, pomocy zaczęłam szukać w internecie i tam właśnie natrafiłam na stronę Małgosi, jej gabinetu i poczytałam właśnie recenzje. Recenzje bardzo zachęciły mnie do tego, żeby właśnie spojrzeć na to studio jakoś w pozytywnym świetle. Także większość moich znajomych, koleżanek, przyjaciół właśnie też uczęszczały do studia Małgosi i osiągały tam fajne efekty. W krótkim czasie gubiły kilogramy i to co tam się tak dzieje? Zachęciło. Co tam się dzieje tak wyjątkowego, że chociaż wcześniej się próbuje i bez skutku tam nagle te kilogramy zaczynają znikać? Myślę, że głównym takim powodem jest właśnie ta atmosfera. Jest to takie typowe miejsce, gdzie tylko, do którego tylko wstęp mają kobiety. Nie ma tam miejsca dla strefy męskiej. I właśnie chyba myślę, że właśnie ta sama świadomość tego, że właśnie możemy czuć się tam tak swojsko, w takiej przyjaznej atmosferze, nie stresować się niczym, po prostu czuć się takim nieocenianym. Okej, okay, pani okiem Małgorzata, mężczyzny. Dlaczego pani wymyśliła, że to będzie takie studio bez mężczyzn? Po pierwsze, sama kiedyś chodziłam na siłownię i wiem, że spojrzenia mężczyzn krępowały mnie i panie, które do nas przychodzą, to potwierdzają. Chciałam stworzyć miejsce kameralne, miejsce, gdzie panie w przytulnej atmosferze i stworzyłam takie miejsce, gdzie właśnie jest przytulnie, wręcz nawet domowo i to panie podkreślają. Przychodzą, spędzają swój wolny czas. My się śmiejemy tutaj z moimi dziewczynami, że tak naprawdę te kilogramy, które panie nam oddają, to jest skutek uboczny tego, co tam robimy. Że atmosfera, która tam jest, którą wytwarzamy my jako personel tego gabinetu, ale również nasze klientki, bo to klientki tworzą atmosferę. Ale czy wy podsuwacie dietę? No bo 37 kilogramów w 8 miesięcy w ogóle to jest jakiś wow. Odchudzania kompleksowo i tak naprawdę to jest nasza filozofia i przez 4 lata to nam się sprawdza. Po pierwsze, kiedy przychodzi do nas klientka, najpierw przeprowadzamy z nią taką szczegółową konsultację. Naprawdę, najpierw ustalamy cel, ustalamy, czy nie ma jakichś przeciwwskazań. Co ustaliliście w sprawie pani Justyny, że celem to tak Justyny zadziałało? Było schudnąć 30 kg, ale jak widzicie państwo, udało się więcej. Całkiem niezamierzenie. Co jadła pani Justyna? Ile razy dziennie? Może Justyna powie, to będzie jej łatwiej. Więc ja byłam, przychodziłam tam 3 razy w tygodniu i treningi odbywały się po godzinie. Po godzinie czasu i to w zupełności wystarczało. No tak, ale my się dość dobrze, że tak powiem, przez zasiedzenie znamy na dietach. Nie jeden ekspert nam tu o nich opowiadał i wiemy, że trening to jest ważna część całego procesu, ale najważniejsza jest dieta, więc ja się przyłączam do prośby Marzeny. Proszę opowiedzieć coś o pani diecie. Dieta. Dieta była, to wyglądało tak, to było normalne 5 posiłków dziennie. Aha. W odstępach 3-4-godzinnych maksymalnie. I to była taka dieta w sumie, która nie wykluczała żadnego
żadnych składników, na przykład. Czyli węglowodany pani jadła? Tak. Też tak, wszystko. Tak. Aha, czyli zbilansowana tylko, dieta. Nie tak, ma tam, że szybko chudnę, bo odstawiam węgle. Nic nie, z tych rzeczy. Tak. Była to dieta, która po prostu, tak, powiedzmy, że od... W tym odstępie od jednego posiłku do drugiego po prostu nie czułam się praktycznie wcale głodna. Czyli nie było mi potrzeba żadnych przekąsek czy tego typu. Jak pani sądzi, na czym polegał sukces tej diety? Na regularności, tak, czy myślę, na że regularność doborze to jest składników? Tak, bo pani mówi, że pani jadła wszystko, to ktoś, kto się chce zabrać za odchudzanie, się ucieszy, słysząc coś takiego. Tak, w granicach rozsądnych ilościach. No tak, a ktoś to ustawił precyzyjnie, czy to był pani własny pomysł? Ktoś państwu pomaga tam w tą dietą? Czy u nas panie, które przychodzą, otrzymują od nas kompleksową opiekę, czyli po pierwsze konsultacja, po drugie ustalamy plan treningowy, po trzecie ustalamy ewentualnie plan zabiegowy i również nasz dietetyk układa diety dla naszych klientek dostosowane indywidualnie pod jej potrzeby. A, właśnie. Rozumiem, że słodyczy się nie je w trakcie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i każdemu zdarzają się grzeszki. W diecie oczywiście słodyczy nie ma, ale czasem jakaś gorzka czekolada też się znajdzie. Zdarzały się grzeszki w diecie, pani Justyno? Jejku, w późniejszym może etapie tak. Jak już ale, tak ale, na ale na początku nie była taka motywacja i taka determinacja, że... Podziwiam panią. I zakładam, że siła tej grupy polega też na tym, że jak komuś motywacja na chwilę spadnie, to tam podnosimy są siostry, Justyny, które nagle powiedzą, nie odpuszczaj. Nie, Justynie motywacja nie spadała, mówi nie, pani właśnie Małgosia. Motywacją jest właśnie też to, że gdy ja tam wchodzę, bo dziewczyny ze studia są bardzo, bardzo takie przyjazne, pomocne i każdy właśnie ten pomiar tej wagi sprawia mi już też tą motywację, gdy widziałam, że na wadze właśnie kilogramy lecą w dół. No to po co to psuć, prawda? Dobrze. Samo sobie było to motywacja. Plan treningowy, 3 razy dziennie po godzinie, to jest trzy razy w tygodniu po godzinie, to jest taki plan, który nie przestraszy. Godzinka, spokojnie, nikt mi nie każe się wysilać, ale to kardio raczej, że jakiś rowerek czy bieżnia. Więc tak, po pierwsze, ustalając plan treningowy, zawsze robimy to indywidualnie dla każdej z pań, ponieważ każda pani ma inny tryb życia, różną ilość czasu do poświęcenia, więc przychodzą panie 2 razy w tygodniu na większą ilość czasu, 3 razy w tygodniu na godzinę. Ustalamy to indywidualnie i zazwyczaj łączymy 2 rodzaje stacji. Po pierwsze, stacje treningowe, wysiłkowe, typowo kobiece i to jest właśnie też atutem naszego studia, że to są typowo kobiece stacje, na których panie ćwiczą, spalają kalorie, ale to nie jest morderczy trening. Natomiast łączymy to ze stacjami, które pobudzają układ limfatyczny do lepszej pracy. Wiadomo, że im lepiej pracuje układ limfatyczny, tym organizm oddaje chętniej kilogramy. No i też chyba stąd ten nasz sukces. Aha. I masowanie też, zabiegi. Tak. Masowanie, bo przy odchudzaniu trzeba też pamiętać. Tak, bo w ogóle trzeba pamiętać o masażu, bo człowiek za szybko żyje. Proszę nie czytać tego jako podejrzliwość czy zarzut, co powiem, bo ja się nie znam, ale według mnie pani wygląda po prostu turbo pięknie. Natomiast chcę wiedzieć, czy pani ma plan, żeby jeszcze zrzucić kilka kilogramów. Tak, jak najbardziej. Ja zamierzam kontynuować to. Jeszcze tak w planach mam zrzucić 10 kilogramów i wtedy już będzie super. Ale przecież pani jest wysoka, ale gdzie, jakie? Skąd pani chce wziąć te 10 kilogramów? Żeby w jakieś uzależnienie od chudzania pani nie popadła? Nie, są jeszcze takie będziemy miejsca, to kontrolować, które bym chciała spokojnie. Naprawdę... Aha. Czy takich, bo to chyba śmiało można mówić o naprawdę wyczynach, czy takich wyczynowców jak pani, ma pani u siebie w klubie więcej? A rekord, jeśli chodzi o zrzucenie wagi? Znaczy rekordzistką na tą chwilę jest Justyna, natomiast no, były panie, które chudną 30, 25, 27. W tym roku miałyśmy 3 finalistki naszych takich tego metamorfoz naszych lokalnych, gdzie Justyna schudła 37, inna nasza klientka schudła 27 i 23, także co roku nagradzamy te panie. Robimy wielkie gale w studio, gdzie po prostu celebrujemy ich sukces. One dostają nagrody od nas, także i wszystkie inne panie naprawdę je cudownie wspierają. Każdy, to jest właśnie fajne. Każdy najmniejszy sukces trzeba celebrować. Jak on waży ile kilogramów? 37. To jest naprawdę duży sukces. Gratulujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za to spotkanie. A my co, Tomaszu? Celina Statkiewicz w naszej kuchni. Makarony! Jezu. Z makaronami czeka na państwa.